Zawsze chciałem wiedzieć, czy WSK 125 to motocykl podatny na przeróbki. Postanowiłem sprawdzić dostępne na rynku części tuningowe usprawnienia oraz wieloletnie mity. Bazując na swoim doświadczeniu, zbuduję najmocniejszy silnik. Biorę zatem moją WSK i ruszam w ciekawą podróż do dwusuwowego świata. Ruszajmy! Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj będzie kontynuacja odcinka ze składaniem silnika i z tymi przeróbkami, czy tam naprawami tak naprawdę, czyli będziemy naprawiać wałek zdawczy, nacinać kły i naprawiać, regenerować gniazdo łożyska wałka zdawczego. Także zapraszam na seans i zaczynamy. No dobra, witam w zakładzie tokarskim. Tulejka jest wstępnie wytoczona. Do tego wałka, no wcześniej już go wyjąłem, już tam nie wszystko muszę dokumentować. Zobaczymy tutaj teraz jaki wymiar, z jakim wciskiem musimy zrobić tą tulejkę. Sprawdzę ją na dwa sposoby. Mikromierzem w środku. Oj, coś mi tutaj nie pasuje. Nie mogę dojść tymi szczękami tutaj w otwór. Spróbuję tutaj z tej strony. Dobra, mamy wymiar 1361. Jeszcze mogę sprawdzić jednym przyrządem. Otwór możemy jeszcze zmierzyć takim teleskopowym narzędziem, który wkładamy w otwór. On się rozpręża, ma swoją sprężynę w środku. Skręcamy na górze, jest na maksa rozprężony. Wyciągamy. Mierzymy z wmiarką. No mikrometr pokazał 1361, coś takiego. A jeszcze tak z ciekawości sprawdzę normalnie z wmiarką. No jest praktycznie tyle, co pokazał ten mikrometr. Czyli uznaję, że jest otwór 13,6. Muszę zrobić wałek na 13,65, żeby uzyskać wcisk około 500. Aktualnie ten wymiar mam tu 14,2. Że jeszcze mam tu trochę do zebrania. Sprawdzam wymiar. Jest 13,66, czyli mamy 500 wcisków. Bardzo dobrze. Tulejka wciśnięta w wałek. Teraz trzeba zamocować tak, żeby było jak najmniejsze bicie i wytoczyć środek już docelowo pod wałek. O dziwo tutaj widzę, że jest dosyć w porządku. Gdzieś tu w granicach 200 zbicia, także nie ma co więcej przesadzać. Można by tu zrobić jakąś tulejkę jeszcze, zatoczyć i dopiero to ścisnąć, ale chyba nie ma sensu, bo tu w miarę to fajnie się układa. Hmm.
Okej, zajęło mi to kilka przejść, no niestety nudna, żmudna robota, no ale inaczej się tego nie da zrobić. Zmierzę teraz, jaki mam wymiar w środku. Dobra, chwila prawdy. 11,9. Czyli tyle, ile ma wałek. No wałek ma setkę w plusie, może dwie. Nie będę już teraz nic z tym robił, bo udało mi się to bardzo, bardzo dokładnie wytoczyć na wymiar, który chciałem. Także resztę dokończę taką honownicą, żeby uzyskać te około 1,5 setki luzu, które podaje fabryka. Dobra, jeszcze trzeba naciąć rowek smarujący i można zamknąć ten temat. Mówiłem, że resztę tego nadwymiaru tutaj, który pozostał, wyhonuję. Właśnie odebrałem taką szczotkę specjalną do honowania takich cienkich otworów. Przejechałem właśnie kilka razy, już nawet nie chcę teraz tego robić, ale bardzo w sumie to polecam, bo naprawdę zebrało te jakieś 1,5 setki, które brakowało. I teraz zobaczcie. Wałek sobie wchodzi z leciutkim oporem, ale to się... O! Musi się wszystko ułożyć i wtedy sobie śmiga tak jak należy. Możemy jeszcze dać kapkę oleju, to już w ogóle będzie super. O. Trochę duża ta kapka. No, jest jednak gorzej, bo nie ma jeszcze rowka smarującego, który by mógł trochę odebrać tego oleju. No ale fajnie się kręci, bez żadnych zacięć. Także myślę, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze tu muszę porządnie wymyć, żeby tu żaden pył się nie tarł. Przy okazji, już jak mam wszystko na wierzchu, to jeszcze sprawdzę ten nowy wałek, czy on w ogóle jest prosty. Robimy to właśnie w kłach. Zamontowałem dwa kły, jeden obrotowy, drugi stały, ale nie ma to znaczenia praktycznie. I sprawdzamy w dwóch miejscach. Wskazówka ani drgnie. Także wałek jest prosty. Sprawdzam tutaj. No tutaj też stoi w miejscu. Teraz sprawdźmy, czy udało mi się wykonać współosiowo tą tulejkę. Zakładam od razu koło, które tutaj współpracuje. Podkładka idzie tutaj, pod toczeniem tutaj w stronę wałka. No i zakładamy. I z powrotem na kły. Dobra, wałek się swobodnie obraca. Teraz pytanie, czy ten nasz wałek zdawczy kręci się bez żadnego bicia na tym nowym zrobionym. Mogę trochę dokręcić, żeby mi się nie obracał wałek główny. I sprawdzamy. Wow, rewelacja. Zero bicia. Jeszcze chyba takiego czegoś to we włosce nie miałem. Czyli operacja udana. Dobra, i teraz możemy sobie spojrzeć, jak się zazębiają te kły. Nie, no teraz to tu jest wszystko w porządku, chociaż... Bo on ciągnie w tą stronę.
Generalnie widać, że się te kły tak nie zazębiają jak powinny. Ciągnie tylko jednym kłem. Tu jeszcze tak tylko kantem, także nie są one wykątowane dobrze. No nic, trzeba to będzie też zrobić, mieć może w końcu święty spokój z tą skrzynią. Kolejnym mankamentem, jaki właśnie stwierdziłem, że tutaj powoduje to wypadanie tych biegów, były zbyt słabo podcięte te zabieraki na kole tutaj tym załączającym oraz na kole zdawczym. Także zrobiłem taki przyrząd, przykręciłem szlifierkę kątową do frezarki, przykręciłem, oczywiście zabezpieczyłem trytytkami z Action. No bo wiadomo, jak coś się rusza, ma się nie ruszać, no to użyj większej ilości trytek, także cztery myślę, że wystarczą. Tarcza cienka do szlifowania, znaczy do cięcia. No i tutaj teraz koło będzie zamontowane w uchwycie. Tutaj jeśli nie macie podzielnicy, tu jest akurat podział na trzy zabieraki. Ja zrobiłem w ten sposób, że właśnie uchwyt jest na takim obrotowym trzpieniu zamontowany. A tutaj zrobiłem zderzak. Teraz o, szlifujemy tą stronę. Wyciągamy cały uchwyt. Obracamy i mamy znowu pozycjonowanie do kolejnego zabieraka pod kątem równym 120 stopni, czyli tyle, ile tutaj jest, nie? Dobra, nie ma co tutaj gadać. Zobaczcie sobie, jak się to szlifowało. Pora na ostatni punkt, który jest podejrzany, jeśli chodzi tutaj o wypadanie tych biegów. O dziwo, jak to pomierzyłem już poza kulisami, to z tej strony jest luz. Wchodzi łożysko pod palcem. A z drugiej strony jeszcze jest zachowano jakiś tam wcisk. Zobaczmy, jak to się ma w liczbach. Po pierwsze zmierzyłem łożysko. Według mikromierza idealnie ma 42 mm. Wyzerowałem średnicówkę. I teraz sprawdzamy. No widać, że gniazdo jest już tutaj rozbite tak na 0, na minus pół setki. A im niżej, no to jest niestety gorzej. Tu już jest 4-5 setek. Tutaj jest jeszcze gorzej. No tutaj są największe obciążenia, no bo tutaj wałek główny, wałek pośredni i zdawczy tutaj razem pracują, więc tutaj jest największy napór. O, no tu jest dobre 500 luzu. Dobra, nie ma co nad tym dywagować, trzeba tu trochę to zaspawać i wrzucać na maszynę.
Okej, okay, jesteśmy na frezarce znowu. Ustawiłem się tutaj do tego otworu wałka sprzęgłowego, żebyśmy mieli na zero. Wszystko się obraca na zero. Teraz zakładam tutaj karter. O, dobra, siadło ładnie. Tu lejki centrujące. Skręcę teraz na dwie śruby. Dobra, dokręcone. Ściągam czujnik 3D. No dobra, mamy to. Udało się tutaj to wyciąć, wyciąć. Dobra, udało nam się to dzisiaj zrobić. Jest tutaj. Ciężko tu widać, ciężko zmierzyć, ale. Jest tu na pewno ze 300 wcisku, także będzie ok. Między 5 a 4 setki wcisku, także idealnie. Ok, za kulisami złożyłem tutaj łożysko. Założyłem wałek zdawczy, wałek pośredni, wałek główny. Włożyłem tu na łożysku. Jak widać, wszystko się swobodnie kręci. To jest najważniejsze, czy wałek się kręci swobodnie, trzymając za ten wałek główny. Generalnie jest ok. Jestem troszeczkę nie do końca usatysfakcjonowany. Myślałem, że będzie tak. O, spaluszka się kręcił jeszcze z 50 obrotów, no ale niestety wszystkiego nie można mieć w życiu. I tak jest dużo lepiej niż było. Dobra, bez zbędnego zamulania składam dalej silnik. Dzisiaj będzie odpał.
Postanowiłem, że zdejmuję cylinder z Jack Motors na membranie i zakładam cylinder Aliena. Będzie więcej takich testów dla ludu, którzy nie mają, nie zamierzają mieć cylindra na membranie. Także wracamy do Aliena. Dobra, silnik złożony, pakuję go do ramy. No dobra, kolejny remont ukończony, także nie będzie niestety dzisiaj odpalenia, niech ta chemia sobie wszystko ładnie zaschnie. Wszystko jest zrobione, zobaczymy na jak długo teraz, no mam nadzieję, że jak najdłużej. Jutro jest niedziela, myślę, że może jutro sobie wleję ten olej, się przejadę, no zobaczymy, coś też się od życia człowiekowi należy, nie? Dobra, także następny odcinek to będzie jakaś tam jazda próbna, zobaczymy jak ona chodzi ta włeska. Pozdro!